Dzień dobry kochani, zostałam poproszona, zapytana o to, czy mogę nagrać taki filmik, coś jak Get Ready With Me, czyli jak wykonuję normalny makijaż, taki dzienny. Więc oto jestem. Będzie to bardzo długi filmik, będzie to filmik nieprofesjonalny, ja nie potrafię się malować na wizji, przepraszam, ale zostałam poproszona i chciałabym pokazać co nieco, więc zaczynamy. Na początek miałam tonik, umyłam sobie twarz tym tonikiem, później nałożyłam arganowy olejek, krem pod oczy Simple Sensitive z Boots i na to jeszcze Skin Perfection z L'Oreala. I tak oto przygotowałam sobie twarz. Ja mam tu lusterko, więc ja będę zerkała sobie w lustereczko i przechodzimy do makijażu. Na początek podkład Too Much i jest to kolorek Ivory N1. Potrzebujemy do tego pędzelka, w tym przypadku pędzelek on był wczoraj używany i nie umyłam go. Pędzle myję co dwa razy. Dwie pompeczki na rękę, pędzelek i jedziemy z koksem. Jakby było mało, to sobie dołożę. Ja rozkładam podkład na całą twarz oraz szyję. Na razie podkład wydaje się dosyć jasny, ale do tego przyjdzie jeszcze spora ilość kosmetyków, więc będzie to ok. Mam nadzieję, że no nie mogę sobie ustawić. Potrzebowałabym inne lusterko, ale ja nie nagrywam takich profesjonalnych filmików. Lusterko służy mi tylko. O, pamiętajcie, wszędzie ładnie trzeba to rozeczyć, żeby nie było maski. Ja mam teraz bardzo, może tak będzie lepiej, podrażnioną twarz od maseczki kokosowej i powiem wam, że nakładam tysiące różnych świetnych preparatów. Jeszcze jedna taka nawet pół pompeczki, bo tutaj widzę nie doskonałości, niepokryte fragmenty twarzy. O. Pędzelek, którym rozprowadzam podkład, jest to, o, światło się odbija, strasznie wyglądam. Jest to pędzel z Yves Rocher, było w takim case'ie. Znajdowały się tam trzy pędzelki, które będę używała do dalszego makijażu. Ja zerkam tu, raz tu. No wybaczcie, no zostałam poproszona, to jadę. Wkładam pędzel, bo muszę go zanieść do mycia. Następnym biorę sobie kolejny pędzel z Yves Rocher oraz puder z 17. Jest to kolor normal. Strzepujemy i po prostu rozprowadzamy.
fajny jest ten pędzelek. Jest miły. Fajnie się je czyści. Jestem zadowolona. I moja twarz już jest przygotowana. Sobie odkładam. Wszystko, co trzeba, poprawię sobie tylko włosy. Następnie, co robię, zawsze co robię następnie, to jest, biorę paletkę Revolution. I używam bronzera. Bronzera nakładam takim pędzelkiem. Pędzelki były chyba właśnie z 17. Nakładam oczywiście, strzepuję i tutaj od ucha nakładam na początek, druga strona od ucha. Już więcej na razie nie biorę. Trzeba to ładnie rozetrzeć. Teraz sobie biorę troszeczkę matcha i przy włosach może ja trochę przybliżę na swoją gębunię. Myślę, że będzie teraz trochę lepiej. Również z tej samej paletki daję teraz ten róż. Tym samym pędzelkiem szczepuję i nakładam go miejscu. Z drugiej strony robię to samo. I to wszystko. Odkładamy. Teraz poleci na twarz rozświetlacz. Rozświetlacz jest z The Body Shop. Są tu kuleczki rozświetlające. Również maczam sobie te kuleczki dosyć mocno w pędzelku, tym samym wykonuję o, powiem wam, że on dosyć ciężko zostaje, oj, przechyliłam się, dosyć ciężko zostaje na pędzlu i trzeba dużo maczać, ale to mi nie przeszkadza. Nagrywam. Lusia mnie czyli znowu to samo. O Jezu, to będzie bardzo długi film. Was przepraszam, ale ja trochę tutaj na czoło, na nos. I od razu buzia wygląda znacznie, znacznie lepiej. To już mamy za sobą. Teraz będzie trudniejsza sprawa, mianowicie brwi. I teraz, kochani, ja tylko zacznę robić te brwi, a resztę zrobię poza wizją, z tego względu, że brwi to jest mój wielki problem. Jak możecie zauważyć, tą brew mam znacznie wyżej jak tą. I staram się czasami, staram się robić dobrze ten makijaż. Nie zawsze wychodzi. Także do zobaczenia za chwilę, kochani. Z gotowymi brwiami. Już jestem. Jak możecie zauważyć, mam zrobione brwi. Brwi zostały zrobione z tymi cieniami do zestawem do robienia brwi z W7.
U mnie był to ten ciemny kolorek na samym dole, brązowy. Jest to w takim zestawie i ja wykonałam to tym patyczkiem. O tak. Lecimy dalej. Przechodzimy do makijażu samego oka. Postaram się teraz przybliżyć i pokazać, nie oddalić, przybliżyć i więcej. Nie przestraszcie się przesunąć kamerę, żeby było dobrze. Jak widzicie, ja mam strasznie opadającą. Mam strasznie opadające oczy, powieki. Mam niesymetryczne brwi, mam niesymetryczne uszy, mam niesymetryczną twarz twarzy i jest bardzo ciężko wykonać jakikolwiek dobrze wyglądający makijaż. Ale jakoś trzeba sobie radzić. Zaczynam. Mam tutaj paletkę z L'Oreala, muszę zobaczyć. Tak. Seria Rose i całą powiekę będę tym pierwszym cieniem nakładała na ruchomą część powieki. Pierwszy cień takim oto skośnym takim pędzelem. Kamera dzisiaj dzień jak co dzień nie chce. No dawaj, no nie ma czasu. No nic, no niestety, nie będę przedłużała. Nie widzicie mnie. No widzicie, taka właśnie ze mnie. Nakładam sobie. Ten cień. Pobieram go. W tym momencie mnie nie widzicie. I na drugą powiekę. Mam nadzieję, że to widać. Te odgłosy to mój synek. Coś tam się bawi. Myślę, że jest ok. Teraz takim trzecim. Tym nudziakowym brązem nakładam tym samym patyczkiem do uszu. Nie, do uszu. Patyczkiem do uszu. Do oczu z 17. Nie, nie, to jest do rozcierania. O, widzicie? O, jest. Myślałam, że nie wzięłam. I tu ten pędzelek z Oliframe'u. Szczepuję nadmiar. Sprawdzam, jak mnie widzicie. Otwieram sobie szeroko oczy. I tutaj na górną. Oczywiście kolor trzeba rozetrzeć. Ciągle mi to wszyscy powtarzają, żeby dobrze to rozblendować. Także ja to będę jeszcze blendować, nie martwcie się. Drugie oko tak samo. Rozcieram. Tu jeszcze. Już nie dodaję więcej cienia. Na razie tego. I to, co zostało na tym patyczku, smaruję sobie na dole. Na dolną powiekę. (Śmiech)
Teraz sobie tak zerkam, jak to wygląda, może być. I teraz jakimś ciemnym cieniem, i tutaj jest taki na ostatniej, taki burgundowy. Spróbuję dzisiaj wykonać coś z tym. Tym samym pędzelkiem. Oczywiście oczepujemy. O tu. I tutaj w samym kąciku oka robię sobie kropkę. Wyżej. Taką kropkę, którą będziemy sobie kształcić. O, i z drugiej strony to samo. I tą kropkę raz tu, raz tu. Widzicie, zawsze zostawiałam taką plamę sobie już i to był właśnie mój błąd, ale właśnie dzięki oglądaniu Kasi z Makeup My Freak, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam problem z zapamiętywaniem nazw kanału. Naprawdę. I liczb. Jak widzicie. Już mam tutaj to, co chciałam osiągnąć. Mianowicie tak. I teraz biorę pędzelek do blendowania. Mój. I rozcieram tą linię. Z jednej i z drugiej strony. Żeby było ładnie, wracam do pierwszego cienia, tego jasnego i jeszcze raz nałożę go na ruchomą powiekę. O, jedno. Aha, nie widać mnie, jak tu sięgam. Jedno. Drugie w kącik, po nosie niekoniecznie. I całość jeszcze raz. Przejadę z dwóch stron pędzelkiem. I to by był koniec mojego makijażu oka. Ale nie zapominajmy o kreskach i o tuszu. Tutaj będę z Miss Sporty używała eyelinera. Nie wiem, czy mi się uda zrobić kreskę na wizji. Postaram się. Widać mnie? Mam je widać. Pełne skupienie. O, i już wyjechałam. Nie szkodzi. I już makijaż wydaje się ładniejszy. Ja muszę tak, bo ja mam końcówkę tego eyelinera. Teraz drugie oczko. Będzie mnie też widać? Teraz się zasłoniłam, bo jak widzicie, no nie widać mnie.
Jest, jest. I teraz znowu sobie maczam uroki wykończonych produktów. O, tak. Nie jest tak źle, tylko będzie bardzo, bardzo długo. I moje kreski są gotowe. Moi drodzy, właśnie się skapam, że nie przyniosłam sobie nic do ust. No trudno, poradzimy sobie. Teraz z beauty akcesorium, czyli zalotka. Zalotka można już oddalić, nie w tą stronę. Hello. No teraz już będę malować. Może nie na tyle. Się nauczę, później będę makijaże nagrywać. Taki żarcik. Zalotka. Widać mnie? Widać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Chyba zimno. Znacznie lepiej. I przechodzimy do malowania rzęs. I tutaj będę Volume Million Lashes z L'Oreal, zielona. Strasznie szybko się wysycha. I właśnie chyba muszę ją dać już do zdękowanych, bo ona już naprawdę, to może przybliżę, żeby było widać. Tak, kochani? O. Tylko muszę tak chyba. Mam nadzieję, nie chcę się sfokusować. Straszna jakość na przybliżeniu. Także ja ją tylko tak, o, delikatnie. Nie, ona musi już iść do kosza, niestety. I teraz jeszcze Sensational Lash z Maybelline. No właśnie, jako druga maskara. Ta również już jestem. Już również jest wysuszona. Niby jej jest dużo, ale ona już... Kurde, no czemu nie chcę się sfokusować? No może tak będzie coś widać lepiej. Ja się przybliżę. Widzicie? Ono mi tak już skleja, zostawia grudy. Dobrze, przechodzimy do drugiego oka. Szkoda, że tak źle fokusuję, bo chcę dla was nagrać recenzję tego tuszu nowego, co sobie kupiłam. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że mam w swoich zapasach nowy tusz. Z tego względu, że widzicie, no te, zobaczcie, no grudy posklejane. Nie podoba mi się. Ja lubię efekt takich posklejanych, sztucznych rzęs, takich typowych, ale no nie takie z takimi grudami, no nie przesadzajmy. O, jeszcze mi do oka coś padło. Okej. To by było na tyle. I teraz na dolne rzęski architekt czy teleskop z L'Oreala, nie wiem, całe się napisy. O. O,
idealny do malowania dolnych rzęs. A mnie nie widać, co nic nie mówicie. Taki żarcik. Okej, kochani. To by było na tyle. Filmik jest bardzo, bardzo długi. Jeszcze tylko skoczę sobie, malnę jakieś usta. Nie w tą stronę. Mój makijaż wygląda tak. No jest niepełny, no bo... Chciałam sobie zdjęcie zrobić, ale nie wychodzi. Okej, już. O matko, pół godziny makijaż. No nie, no ma jeszcze, gdyby to była gadanka, to jeszcze by było okej, a ja tu się skupiałam na makijażu. Mam nadzieję, że usatysfakcjonowałam Cię, kochana. Jest filmik, pojawił się. Proszę, żeby Ci się miło oglądało. Do następnego miłego filmiku. Pa, pa!